Hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Krisu, menadżer Śląska Wrocław. Dzisiaj z bolącym gardłem, wczoraj z bolącym zębem, więc jak widzicie jestem tak samo kontuzjogenny i szklany jak Robben za czasów gry w Realu Madryt. Właśnie dlatego niestety odszedł z Realu, nad czym teraz troszkę ubolewamy. Chociaż nie wiem, czy utrzymałby w Realu taką formę, jaką prezentuje obecnie w Bayernie. No dobra, tyle o Robbenie. Jak widzicie transfery, tutaj pełną parą mamy rynek transferowy. Od razu wszystkie pieniążki sobie zrobiłem tak, że budżet zero kasy na transfery, wszystko na kontrakty dla zawodników, na płacę dla nich, ponieważ w komentarzach od poprzedniego odcinka, bo to jest nasz drugi odcinek z kariery, pod pierwszym pisaliście wyraźnie, aby zawodników nie kupować, a tylko ich wypożyczać, więc oczywiście będziemy ich wypożyczać. Strasznie to logiczne, co powiedzieliście, ponieważ Śląsk jest przygodą na chwilę, a nie tak na dłuższy czas. Mam nadzieję, że kiedyś boiska Ligi Angielskiej, Serie A, Ligi Hiszpańskiej podbijemy również z innymi klubami. Conor McLeany, kolejny napastnik, którym się interesujemy w FIFA 15 Ultimate Team. Na początku właśnie tym zawodnikiem sobie radzę. Do tej pory nawet sobie nim radzę w meczach offline. Jest naprawdę świetnym, brązowym napastnikiem. Munira, polecaliście, żeby ściągnąć, to również ściągniemy Munira. Ogólnie polecaliście trzech zawodników. Jeszcze jeden jest z Tuluzy. Bodajże dwóch z Tuluzy, nie wiem. Amadou Sakuna. Kurczę, ciężkie te francuskie nazwiska niektóre. Sakuna. Postaramy się go sprowadzić do naszego zespołu, ponieważ polecaliście. Kolejny zawodnik to z Anderlechtu Bruksela jest Yuri Tillemans, chociaż go będzie ściągnąć trudniej, co zobaczycie w dalszej części tego filmiku. Tutaj widzicie wszystkich zawodników, którymi się interesujemy. Samuel Saiz z Atletico Madryt, no do tej grupy już za chwilę nie będzie należał. Ogólnie w Śląsku mam kadrę bardzo fajną, jeżeli chodzi o polskie podwórko, ale kilka transferów naprawdę tutaj nic nie załamie, a nawet wzmocni. Musimy zagrać mecz z Numancją, nie chcę go symulować. A, dlaczego mówię symulować? Nie chcę go tak omijać, szybko go rozgrywając. Chcę go zagrać dla Was, chcę też przetestować skład z Ligi Francuskiej. Niedługo, jak widzieliście, zbliża się mecz z Lechem Poznań. Troszkę się tego meczu boję, dlatego chciałbym wiedzieć, co mam na ławce i co mam w drużynie i jak mogę to rozgrywać. No i co? Zagramy sobie ten pierwszy mecz na zawodowcu 5 minut, ten drugi mecz, bo dzisiaj zagramy dwa mecze, zagramy sobie na klasie światowej również 5 minut i zobaczymy, jak możemy obrać tutaj ustawienie poziomu trudności, jeżeli chodzi o nasz kanał w tym momencie, bo nie ukrywam, że kiedyś chciałbym na legendarnym wygrywać Ligę Mistrzów, a nie tylko na innych poziomach. Mamy pierwszą minutę meczu, Sebastian Milla zabiera piłkę środkowemu obrońcy Numancji, ponieważ z tym zespołem się mierzymy, i strzela bramkę na 1-0 prawą nogą, swoją gorszą. Sebastian Milla, jak widzicie, daje prowadzenie Śląskowi Wrocław. Prowadzimy 1-0. Na początku już było bardzo fajnie, chociaż na zawodowcu nie będzie tak łatwo do końca, ponieważ jak trafimy na rywala wymagającego, to będzie trochę trudniej, bo jak widzicie, piąta minuta i znowu się bawią i znowu stracili piłkę. Powinien być gol, ale Paixão przegrał walkę z Gunimero ostatecznie, bramkarzem Numancji. Kolejna sytuacja, Brücker ładnie, dośrodkowanie, Milla pięknie wszedł na piłkę, ale bramkarz po raz kolejny stanął na wysokości zadania. A chce naszego rywala i tu już myślałem, że jest gol. Piłka po rykoszecie, ale mija lewą stronę naszej bramki. Kolejna sytuacja, Brücker, który został kupiony. Popełniłem błąd, bo poszło na niego z 250 tysięcy. No ale tak się właśnie wykonuje kontry. Zobaczcie, jaka genialna akcja. Flavio Paixão i tu powinienem strzelać. Przegapiłem moment do strzału, a później już po prostu wszystko spierdzieliłem. Kolejna sytuacja na naszego rywala, czyli Numancji. Vincente strzela również obok tego samego słupka. Kolejna sytuacja, Milla ładnie poczarował, wpadł tutaj w pole karne i byłem pewny, że jest rzut karny. Tutaj jeszcze próbowałem Milą ze wślizgu. Pierwszy raz widziałem, żeby tak ze wślizgu ktoś ładnie podał, znaczy z pozycji leżącej bardziej. No myślałem, że jest rzut karny, nie było karnego. Żółta kartka dla zawodnika Numancji i rzut wolny. Stwierdziłem, mam lewonożnego zawodnika, genialnego zresztą, więc uderzę. I BUM! Sebastian Milla, fatalny bramkarz. Nie wiem dlaczego, piłka prosto w niego, a on nic nie zrobił z tym. Faktem, Milla strzela fantastyczną bramkę lewą nogą, prosto bramkarza, widzicie, przełamała piłka jego ręce. Prowadzimy już 2-0, to jest zawodowiec, przypominam Wam po raz kolejny. Czasem na zawodowcu, jak gram w Ultimate Team, to mam problemy, szczerze Wam powiem. No gram zawsze bez zgrania, bo gram zawodnikami za 300 zł, za 300 końców oczywiście, zwykłymi. Potem ich quickselluję, żeby jak najbardziej końcowo na tym zaoszczędzić, wtedy mój skład normalny odpoczywa. No jak widzicie, Paixão po fantastycznej akcji Brückera, który wysuwa w pole karne do Paixão, który no pakuje piłkę z 6 metrów na bardzo spokojnym, tutaj technicznym, ładnym strzale. Prowadzimy 3-0. Do przerwy zmiany, żeby zobaczyć, co mamy na ławce. Machaj wejdzie na boisko. Wpuścimy również Picha. I kogoś jeszcze wpuszczamy, czy... Bo szczerze mówiąc, zapomniałem. Nie, chyba tylko dwie zmiany. Pich i Machaj. Tak, żeby przetestować, jak będą się spisywali nasi zawodnicy rezerwowi. Strzał fantastyczny.
Jeszcze bardziej fantastycznie zachował się Pawłowski, jak widzicie, ze środka pola, Marco Paixão, biegłem nim po prostu, stwierdziłem, że taka dziura w obronie, więc pobiegnę, ale przegrałem ostatecznie pojedynek z bramkarzem. Kolejna sytuacja i już Paixão się nie dał zastopować bramkarzowi i świetnie w lewy róg bramki, bardzo leciutko, w prawy róg bramkarza, więc mówmy prawą stronę, świetnie się cieszy Paixão, prowadzimy 4-0, dosyć gładko, dosyć fajnie, Numancja, przypomnijmy, klub, który kiedyś grał w Primera Division, teraz już tylko Segunda Division, naprawdę fajny zespół, królem meczu Mila, genialny nasz zawodnik, myślę, że gwiazda na najbliższe 2 lata, bo pewnie niedługo skończy karierę w Śląsku, mam nadzieję, że akurat jak skończy karierę w Śląsku, to ja również z nim odejdę, takie 2 legendy tego zespołu, dlaczego nie. Paixão, też dosyć ładny mecz, 2 bramki, asysty dzisiaj dla Brückera i Machaja, czyli wszedł Machaj i asystował. No i co? Dalsza część to już dalej zabawa w transfery po tym meczu. Jak widzicie, zapytałem wszystkich o zawodników. Jedni kosztują 120 tysięcy, inni 250, ale my jesteśmy zainteresowani wypożyczeniem ich, więc wypożyczamy, składamy ofertę wypożyczenia najpierw za Sakuna, którego mam nadzieję, że kupimy. Jeżeli Sakun nie przyjdzie, to przyjdzie McLinney, mam nadzieję, i tych dwóch zawodników, jeden z tych dwóch zawodników przyjdzie po prostu, ponieważ nie chcę tutaj mieć przesadnej ilości napastników w mojej drużynie, bo tak jak wam mówiłem, gramy jednym napastnikiem, to dziwne jakbyśmy mieli 5 napastników w drużynie i to 5, którzy mogliby grać w podstawowej 11. Tym bardziej, że jeszcze Munira postaramy się ściągnąć z Barcelony, zobaczymy, czy będą chcieli nam go wypożyczyć. Abner z Realu Madryt na lewą pomoc, również na lewą obronę. Również, przepraszam, myślę, że fajnie byłoby go pozyskać. Środkowy pomocnik ofensywny, gdybym pozbył się Machaja, to może przyjść Andras Pereira. Zobaczymy, czy Manchester w ogóle będzie chciał nam go wypożyczyć, tak samo jak Muniain. No i ten Tielemans, zobaczcie, ile on kosztuje, 16,5 miliona euro, 17-latek. Wątpię, żeby chciał do nas przyjść i tak samo wątpiłem, kiedy składałem mu ofertę, bo oczywiście, jak wiecie, ja już wiem, czy przyjdzie do nas Tielemans, czy nie. Składamy za nich wszystkich oferty wypożyczenia i za chwilę przesymulowałem wszystko. Znaczy kilka dni do przodu przesymulowałem i rzeczywiście kilku zawodników przyszło. Jak widzieliście, McLinney jednak ostatecznie do nas nie przyjdzie, ponieważ za dużo napastników byśmy mieli. Kolejny mecz już stwierdziłem, że szybko go tutaj przeskoczę, ponieważ no to nie jest rywal, z którym chciałbym tutaj toczyć boje, więc wszystko szybko skipnąłem. Zremisowałem ten mecz, Machaj wszedł z ławki i strzelił bramkę na 1-1. Widzicie, Abner jest już na naszej lewej obronie, razem z Dudu Paraibą będzie rywalizował Munir. Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Na najbliższy rok mamy Munira. Pereiry nie kupiłem, ponieważ myślę, że będziemy się Machajem bawić i Milą na SPO. Nie chciałbym tak zmieniać wszystkich. Chciałbym niektórych Polaków utrzymywać. Sakuna przyszedł ledwo co do klubu i już chce grać, więc w tym meczu i tak chciałem testować wszystkich zawodników, którzy do nas przychodzą, więc niech spokojnie sobie nasz nowy napastnik zagra. Tak jak wam mówiłem, tym razem klasa światowa. Zobaczymy, jak to na klasie światowej pójdzie. Ja mam taką propozycję i co o tym myślicie? Żeby, tak jak wam mówię, mecze u siebie grać na zawodowcu, a na klasie światowej grać mecze na wyjeździe. No mniej więcej tak jak w prawdziwym życiu wygląda, że te mecze u siebie są no de facto łatwiejsze niż te na wyjeździe. Czy wolicie, żeby zagrać wszystkie mecze na klasie światowej albo wszystkie na zawodowcu? Śmiało komentujcie, ja się do komentarza oczywiście odniosę, bo to ma być nasza kariera. Jeżeli chcecie jeszcze jakiegoś zawodnika zobaczyć z wypożyczenia, no bo niestety nie możemy sobie pozwolić na wielomilionowe transfery, to też komentujcie, oczywiście też się od tego odniosę. 14 minuta spotkania, pierwsza taka solidna akcja szwedzkiego klubu, bo to jest chyba szwedzki klub. Nazwy nie wypowiem, ponieważ jest trudna, a nie chcę się tutaj jakoś pogrążać. Faktem, przegrywamy w 14 minucie 1-0. Zaczęło się bardzo trudno, ale nie poddawałem się. Dlatego stworzyłem fajną akcję. Brücker wpadł w pole karne, już chciałem podawać tutaj do Mili bodajże. Nie, do droppy, ale zostałem brutalnie sfaulowany. Miałem rzut karny, stwierdziłem, kurczę, hej, dosyć dobrze, 25 minuta, my możemy remisować na klasie światowej, więc pomyślałem, że może być fajnie. Podszedłem do piłki Milą, tym bardziej, patrzcie, jak trafiłem w punkt. Dobra siła, myślę, gol na 2 tempa, bang, no niestety. Zatrzymany zostałem z rzutu karnego i to nic dobrego nie dało. 10 minut temu poszła akcja i 2-0, ten sam zawodnik strzela nam gola na 2-0 i przegrywamy już dosyć wyraźnie. Heines i niestety ulegniemy w tym spotkaniu, na to wygląda. Kolejna sytuacja, Mila i ja nie wiem, jak tu nie ma gola. Mila, piękna interwencja bramkarza, kolejny raz Heitli i też broni bramkarz, dobitka naszego nowego napastnika, nie przyniosła skutku. Kolejna sytuacja, dropa i słupek. No niestety, nie przyniosła skutku. Mam nadzieję, że nie powiedziałem, że nie przyniosła słupka, bo ta druga akcja przyniosła słupek. Aż te emocje, mówię wam. Komentowanie tak na szybko to jest trudna robota.
Aczkolwiek bardzo lubię wam dawać materiały. Jak widzicie, no trochę zmian. Przeszedłem na dwóch napastników, stwierdziłem, że damy zagrać Munirowi, jak i Paiszao po raz kolejny, ale w tej drugiej połowie nie działo się kompletnie nic, dlatego nie ma żadnej powtórki z tej drugiej połowy. Jak było 5 strzałów, 5 celnych po pierwszej połowie, tak po drugiej połowie również miałem 5 strzałów, 5 celnych, więc jak widzicie na klasie światowej trudno, ale żeby nie było za łatwo na zawodowcu, to myślę, że najlepiej by było, jakbyśmy właśnie tak grali w kratkę. Na zawodowcu i na klasie światowej, właśnie uwzględniając to, czy gramy u siebie na stadionie, czy na wyjeździe, ale wy się odnieście do tego w komentarzach, mam nadzieję, że się odniesiecie. Tak to wszystko wygląda. Kolejny odcinek już za 2 dni i widzimy się w meczu z Lechem Poznań. To będzie trudny bój. Ja wam dziękuję za uwagę. Komentujcie śmiało, jeżeli macie coś tutaj do przekazania. Trzymajcie się. Cześć!